Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować naszą serię openingu kart Pokémon. Otwieranym przez nas dziś produktem będzie oto ten Arceus V Figure Collection Box. W każdym takim boksie znajdziemy jedną kartę promo z Arceusem V, jedną figurkę Arceusa, 4 booster paki oraz kod do gry Pokémon TCG Live. Jako że ilość boosterów w tym boksie jest niewielka, to stwierdziłem, że ten odcinek urozmaicimy jeszcze 4 dodatkowymi zasliwowanymi boosterkami z setu Brilliant Stars. Pragnę również zaznaczyć, że w dzisiejszym odcinku, tak jak pewnie widzieliście po tytule, przewidziany jest giveaway dla widzów, ale o nim powiemy za chwilę. Kadr zmieniony, dlatego przejdziemy teraz do części głównej naszego odcinka i zabieramy się za rozrywanie naszych produktów. Tak oto prezentuje się zawartość tego boksa, a pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, będzie ta niesamowita figurka Arceusa. Pierwsza rzecz, która jest dość niewiarygodna, to ta figurka jest naprawdę mega ciężka i naprawdę solidnie wykonana. Ja nie sądziłem, że ona ma aż taką wagę. No czuć ją po prostu w ręku. Mam nadzieję, że tutaj kamera łapie dobry fokus. No i w środku znaleźliśmy 2 boostery z setu Brilliant Stars, jeden booster z setu Chilling Rain i jeden booster z Cosmic Eclipse. Oprócz tego w środku jeszcze znaleźliśmy przepiękną kartę Arceusa V, kartę promo. Naprawdę bardzo ładnie się ona prezentuje. Stwierdziłem również, drodzy widzowie, że chcę docenić Waszą obecność za to, że jesteście, subujecie kanał, wspieracie, zostawiacie łapki, komentujecie, więc 2 z dzisiejszych boosterów trafią do Was. Oto 2 boostery, które trafią do jednego z widzów naszego kanału. By wziąć udział w giveawayu, wystarczy być subskrybentem kanału, zostawić łapkę w górze i w komentarzu napisać, która generacja Pokémonów jest Waszą ulubioną i dlaczego. Zwycięzcę konkursu ogłosimy za tydzień w środowym odcinku z serii openingu kart Pokémon. Wydaje mi się, drodzy widzowie, że jest o co powalczyć, ponieważ set Cosmic Eclipse został wydany bodajże w 2019 roku. Ten set nie jest już produkowany. A jedna pojedyncza paczka, taki boosterek, kosztuje aktualnie w cenie około 80 zł, więc to może trafić do Was. A my zatem zabieramy się za rozrywanie paczek, które nam zostały. Zacznijmy sobie od tych 2 boosterków z setu Brilliant Stars, które były w tym boksie. Hop, przekładamy. Kodzik dla Was, drodzy widzowie, bo czemu nie zacząć od Was. Wyrzucamy. Przekładaniec. I niech będzie ognista energia, niech zwiastuje nam tego wspaniałego Charizarda, który jest w tym secie. A tymczasem my mamy Gibaita, Gabita, Morgrema, Grimera, Snizla, Bidufa, Elektrabaza, Chimeko, Weavile'a i Golurka non-holo. Tak kątem oka patrzę sobie właśnie na te karty z setu Cosmic Eclipse. Całkiem ładnie się to prezentuje. No mam nadzieję, że jedna z rzadkich kart trafi do widzów kanału. Życzę powodzenia. A tymczasem my zbieramy Master Set, albo zabieramy się za robienie Master Setu właśnie z Brilliant Stars. Kodzik dla mnie tym razem, drodzy widzowie. Przekładamy 4 karty i niech będzie walcząca energia. Nie, roślinna tym razem. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie a propos ustawień kamery. Czy lepszy jest trochę obraz, ponieważ pobawiłem się troszeczkę ustawieniami. I mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej. A tymczasem Shroomish, Piplup, Turtwig, Mincino, Lapras na rewersie. Zobaczcie, jaka ładna grafika jest tego Laprasa. Naprawdę super, bardzo mi się podoba. I kartą rzadką jest Charizard V-Star, ale super, drodzy widzowie, mega, bardzo fajna karta, nie wiem ile jest warta, wy pewnie cenę widzicie teraz tutaj na dole, ale super, mega się cieszę, Charizard V-Star trafia do mojej kolekcji z Brilliant Stars. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tego Charizarda dostaliśmy z paczki, na którym był narysowany Charizard. Teraz się w ogóle skapnąłem, więc spoko. No i teraz zabieramy się za paczuchy, które były w tych sliwach, co rozrywałem je. No i zobaczymy, czy Arceus przyniesie nam dzisiaj szczęście, a tak naprawdę jego figurka, która tutaj stoi. O, tu. Więc kodzik dla Was, drodzy widzowie, hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech będzie elektryczna energia. Nie, dark. I jedziemy. Mamy tutaj tą ekipę, mamy tutaj jakąś trenerkę. Grotla, Snizla,
Kraba, Magmara parącego choinki, Spirit Tumba, Burmiego, Goleta na rewersie, całkiem spoko, i kartą rzadką jest Lapras w wersji non-holo. No przyczepił się nas ten Lapras, ale całkiem spoko, fajnie wygląda. Trzy paczuchy do końca, no dzisiaj taki mini opening, mam nadzieję, że zajaracie się tym openingiem, że będziecie brali aktywny udział. A na sobotę chciałem wam oznajmić, że szykuje się druga część openingu Booster Boxa z setu Brilliant Stars. Mam nadzieję, że będziecie. Tymczasem kodzik dla was, drodzy widzowie, hops. Raz, dwa, trzy, cztery. I niech będzie wodna energia. Nie, znowu Dark, ale się też przyczepiło jak te Laprasy. Mamy misia lodowego, mamy Nosę Pasa, Wiewiórkę, małego misia z glutem, Shinxa, Farfetch'ta, mamy Grimera na rewersie i kartą rzadką jest Mewtwo w wersji non-holo. No na razie oprócz tego Charizarda nie za wiele nam wpadło, ale spokojnie, jeszcze dwie paczuchy do końca. Liczę na to, że jeszcze może czymś sypnie. A tymczasem ja jak zwykle mam problem, o właśnie, z rozrywaniem tych paczek. Rwiemy. I teraz, drodzy widzowie, kodzik dla mnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Walcząca energia? Nie, roślinna. I mamy Executora. Mamy Friends Eat Galar. Weavile'a. Jakiegoś małego glutka. Purloina. Shinxa. Impidimpa, ale to jest jeszcze zwykła karta. Goleta. Mamy tutaj panią profesor, znaną z gry chyba Sword and Shield, na rewersie i kartą rzadką jest Luxray w wersji non-holo. Z setem Brilliant Stars mieliśmy wcześniej do czynienia z okazji otwierania boksów z serii Paldea Collection, a tymczasem ostatni boosterek przed nami. Zobaczymy, czy Bóg Pokémonów, Arceus, jakoś go tutaj uświęcił, że będzie wypasionym. A tymczasem ostatni kod niech będzie dla was, drodzy widzowie, macie dzisiaj o jeden więcej niż ja. Przekładamy i niech będzie ognista energia. Jest, trafiona. Czyżby to był dobry znak? Fracture. Mamy tutaj tą ekipę. O, jakbym miał déjà vu. Cast Forma. Thor. Nie Thorn, tylko Torch. Shroomish. Piplup. Turtwig. Mamy Baltoya na rewersie. I ostatnią kartą jest Magmortar w wersji non-holo. Dzisiejsze podsumowanie openingu będzie chyba jednym z najkrótszych w historii, ponieważ wypadł nam jedynie ten Charizard V-Star, ale taki dropik naprawdę biorę w ciemno. Tymczasem to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy opening. Dzięki wielkie, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Nie zapomnijcie o giveaway'u, jeśli chcecie wygrać te dwa magiczne boosterki. A ja żegnam się z wami, życząc wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Yo!